o tym, czuję samym pozytywny vibe z tym motywem, który teraz leci. Że będę miał bardzo intensywną i szybką akcję przypominania sobie, co się właściwie ostatnio działo. Imię. Cześć, Sylwia. A, bo w sumie tydzień temu nie było streama, bo byłem na wyjeździe. Dwa tygodnie temu był stream i biorąc pod uwagę, gdzie jestem, chyba miałem iść do tego wspaniałego gigamacho, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nikt się nie miesza. Cześć, Basenie. A to tak też zrobimy. Wejdźmy do tego gigamacho. O mój Boże. To kolejna z lokacji, która nie wygląda na mało. I kolejna z lokacji, gdzie będą mnie apostować demony. A jednocześnie możemy tutaj normalnie robić zakupy. Interesujące. A co mi tam? Stać nas. Kupiłem sobie wszystkie możliwe płyty. My mamy gigacza do maksymalnie gigamacho. Umie. A co jeżeli mam gigacza w krajach hiszpańskojęzycznych nazywa się gigamacho? A raczej tego typu rzeczy się nie dzieją. Jak my znaczy... Excuse me? Mobot, ty żyjesz? Mobot, ja ci nawet tu nie zapraszałem, ale ty żyjesz? W każdym razie... Będę musiał pamiętać, jeżeli będę chciał od niego kiedykolwiek więcej korzystać, co biorąc pod uwagę ostrzeżenie od tego. Znaczy wiem, że Mobot ma swoje opcje i to nie jest tak, że mogę wykorzystywać tylko do muzyki i w ogóle, tak? Cześć, Patku. Udało się spotkać niczego stawskiego. Przynajmniej wiem, że jest tutaj. Może nam się uda go spotkać i wyjaśnić cały ten idolkowy biznes. Mam dziwne wrażenie, że o czymś ważnym zapominam i na pewno nie chodzi mi tutaj o tą o rekrutację. A nie, czekaj. Rekrutacja to nie tego. Tak bardziej poważnie to kompletnie zapomniałem, żeby tutaj włączyć te zasoby, że tak dojmy do rekrutacji. Ciekawe wyglądają te walki z perspektywy osoby trzeciej. Właśnie mnie trochę zastanawia, czy oni widzą jako tako te demony, które tu są. O mój Boże, już na wejście zostałem ocuty. Ktoś mnie miał powiedzmy, prawda? Wagam powiedzieć, że ktoś mnie ma powiedzmy, bo nie wytrzymie. Diamedia. Któraś persona, którą mam, ma powiedzmy, prawda? Ty masz powiedzmy, prawda? To smutny znaczy. Słuchaj, mam biznes. A jeszcze trzymamy biznes is biznes. Jezu, miałem tutaj cały party zasute po jakichś trzech turach. Anyway. Czy ja mam jakieś nowe persony? Wydaje mi się, że ty masz maksymalną... Nie, nie masz maksymalnej rangi. Czas to naprawić. Czas ponaprawiać to, że nie mam maksymalnych rank na rzeczach. Generalnie. Kto może Minotaura dobrze używać? Jokie takie pytania? Nie, właśnie wszyscy tak samo. Nie, niech będzie. Że walki tylko w miejscu widocznej jest sens dla naszej drużyny. Arguably też dla innych personów, użytkowników, ale to domyślam się, o co chodzi. Jak taka? Zastanawiam się... Nie, w czwórce nie było chyba nic w tym.
W prawdziwym świecie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. O Boże, mam wrażenie, że pamiętam się gadało z nakamotami. Zatrosi osoby mogły się gubić na pewno w table i w sumie był motyw z Fuku i koleżanką. Chociaż to nie było w Tartarusie, sens stricte chyba. One nie były w Tartarusie, tylko gdzieś po prostu w mrocznej godzinie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Bo już długo nie grałem w trójkę. Jak się z nimi gadało? Michel chyba na nich wyrywał. Czy źle pamiętam? Yep. No, łatwiejsze karcioszki mojego życia. 20 karcioszek. Dużo. Cześć, Pieka. Witam. Przy okazji, skoro już mam parę osób, to szybkie ogłoszenie parafialne. Nie spodziewajcie się streamów w najbliższym tygodniu. Napadła mnie tak zwana klątwa drugiej zmiany. Znaczy, jestem o tyle zadowolony, że będę zdalnie pracował, aczkolwiek nie będę kłamał. Jednocześnie trochę mi smutno, głównie z tego powodu, że w SMT4 zaczął się jakiś taki ciekawy moment, gdzie chciałbym powiedzmy jakoś bardziej to ogrywać. I zresztą, tak, że robię to na streamach, to well, nie będę ogrywał tego w swoim czasie. Jestem zbyt piękny na losa. Więc najgorsze jest to, że z racji tego, jak u nas to wygląda, to nawet nie mogę powiedzieć, że to jest tygodniowa przerwa, dwutygodniowa przerwa, miesięczna przerwa do końca roku, Bóg wie jak długa. Bo jestem bardzo urzucany między zmianami, to zresztą chyba widzicie po moim grafiku. Nie no, oczywiście, że pieniądze są zawsze dobre, tak? Patrz, to nie jest tak, że u mnie druga zmiana się wiąże ze zmianą stakiańskiego. Bo cały czas pracuję w godzinach, gdzie te stawki są takie same. Od której się w sumie zaczynają te godziny lepiej płatne? Od 23 czy od północy? Nie pamiętam. Zwłaszcza, że nigdy w takich godzinach nie pracowałem tak naprawdę. A jeżeli chodzi o samo posiadanie pracy, no to wiadomo, że to jest też duża i ważna rzecz. Marzy mi się, żeby spłacić mieszkanie i mieć to w głowie. Bo tak to gdzieś tam w głowie jest coś takiego, co mi mówi. Nie no, nie mogę wydawać na swoje rzeczy, bo co jeżeli ten akurat, nie wiem, raty pójdą do góry czy kiliabą. W sumie z mentorem jeszcze nie zaczęliśmy czas to naprawić. Czy ja mogę jakoś to sensownie zrobić? Zobaczmy. Ofuzio. Co? Buffów Minotaura? Archive Minotaura? Do której robię streama? Pewnie jak zwykle, gdzieś 20-21. Przy czym na potem jestem też umówiony na granie z Civiciem. Więc jeżeli chcesz mnie wołać na lolki, to inną razą. Cześć, Afrit. Nie tym razem. Witaj, Sylwio, synu Adama. Kwestionuję. Chłopca wywija mopem i rzuca głazami w ludzi. Magia. Dosłownie magia. Fajnie, ten mnie to jedzą. Zerknę zaraz, jak te demony mają, jeżeli chodzi o te... O, rezisty, bo jeżeli... W miarę rozsądnie, to mogę po prostu ten autowalkę trzej z tym samym, co było. Jeśli nie lokujemy. No i easy. Nie, bo widziałem tam, że
były jakieś propozycje wcześniej. I myślałem, że z tym to zdanie jest związane. Jakoś jestem trochę przyzwyczajony, że jeżeli ktoś się mnie pyta o właśnie jakieś rzeczy typu do kiedy streamuję, jak długo planuję streamować, to stoi za tym jakiś ten, jakieś drugie dno, że nie jest to pytanie na zasadzie, a tak, żeby po prostu wiedzieć, tylko bo mam jakiś interes. Z najlepszym streamerem na świecie pogadamy, jak Seiko będziesz mówił dokładnie takie same rzeczy. Jezu, ta lokacja jest ogromna. Nie mogę sobie pozwolić na niezwiedzanie każdego możliwego kwadratu. Czekaj, już mu spinę wysyłam. Nie chciałem tej autowalki robić. No well. Teoretycznie mogę z niej jeszcze wyjść. I chyba powinienem mu normalnie z nimi pogadać, right? Michel? Zawsze mnie zastanawia, czemu domyślnie jest wybrana osoba, a nie albo inna osoba, albo konsernem, jak się bierze dyskusję. Jestem na to zbyt piękny. 100% potwierdzone info. To jestem 100% ja. Nigdy. Pole jaśniejsza skóra. Wow, nazwała mnie frajerem. Ale to ja dostanę od niej darmowe karty. Kto teraz jest frajerem? Na ciszku, kiedy jedziesz. Mnie bardzo często się zapyta, kiedy przyjeżdżam i na jak długo zostaję. Zazwyczaj nie ma to żadnego powodu poza tym, że chcę spędzić więcej czasu z rodziną i w ogóle, ale... Ale jest to rzecz. Kto jest tam live? Dobra, czy mam jakiś obszarów i... O mój Boże, przecież to wszystko jest odporne na moje rzeczy. Magne. Mówmy się, że ktoś miał jakąś obszarówkę. No well. Dobra. Niech walka trwa, zaraz będę musiał się wyleczyć z najbardziej przebrzydłej trucizny. To się właśnie... Czemu auto mi się wyłączyło? Auto nie powinno mi się wyłączyć samo bez powodu. Right? Co za to wiem, to że muszę zmienić personę na chwilę, bo ten pojazd mnie zabije. Dosłownie i przenośni. Jaki masz powiedzieć do początkujących streamerów? Ciężko mi powiedzieć, biorąc pod uwagę, że... ja tak naprawdę, powiedzmy, widzów nie zgarniałem z tego, że zaczynałem streamować, tylko z tego, że byłem na YouTubie. Przez co ciężko mi wskazać coś takiego doświadczenia. Robić YouTube'a. Nawet nie wiem, czy to byłaby rada, której bym komuś udzielił, biorąc pod uwagę... Jezu, ja jestem starym człowiekiem. Ja zaczynałem YouTube'a za czasów, kiedy YouTube był jeszcze młody. Nie, to ona nie przestała mnie odsuwać, prawda? Czy mam jakiś ulubiony mod? Zakładam, że chodzi o Europkę. Powiem szczerze, nie gram na modach. Jedyne co grałem to chyba Extended Timeline. Kiedyś swego czasu i to też tak. Bardziej sprawdzić, jak to działa, aniżeli żeby rzeczywiście grać na tym. Nie, wciąż mam na tyle dużo rzeczy w Europce,
gdzie po prostu mogę sobie odpalić jakiś kajfie, że chcę sobie tym zagrać, a nie muszę się posiłkować modami, o tak powiem. Bo dla mnie mody zazwyczaj wchodzą wtedy, kiedy albo podstawowa gra czegoś bardzo podstawowego nie ma i co mogą mody dać. Albo jeżeli znam już podstawową grę na wylot i chcę sobie odrobinę urozmaicić rozgrywkę. To drugie w tej chwili zdecydowanie mnie nie dotyczy w Europce. Więc jeżeli już to miał... Mógłbym co najwyżej szukać jakichś takich funkcji, których mi brakuje. Modowałem sobie na przykład Tilesy, jak nie grałem, dodając do nich dubbingi w tych częściach, które nie miały. Modowałem Soulsy trójkę, zresztą kiedyś streamowałem przez jakiś czas tego moda. Już nie pamiętam, który to był, Convergence chyba? A tak to jakoś stanie od modów. Hello, Derrit. I hope you don't mind that I'm mostly speaking in Polish, but I'm glad some other people are joining as well. I'll be sure to respond in English if you're right in the chat, so don't worry. Daj karcioszki, daj karcioszki. Dobra, dużo jeszcze jest tego. Jezu! Te podziemia są ogromne. Znaczy, wiem, że to przynajmniej po części wynika z tego, że się upadłem, że chcę każdy kwadracik wyjść, nawet jeżeli nie ma tutaj nic specjalnego do zwiedzania i w ogóle. Ale... I tak jakaś część nie ma dosłownie takie... Jest, to jest wielkie. Najbardziej ambitne walki mojego życia, I swear. Kwadraciki Wisław, I know, right? Czuję się trochę jakbym grał w jakieś Persona Q czy inne Eternal Desire, gdzie za zbieranie kwadracików rzeczywiście były właściwe. Czym ty jesteś? Leif. Leifami nie walczyłem jeszcze. Czy walczyłem? Nie, nawet z nimi nie walczyłem. Czas to naprawić. I przy okazji chyba się odrobinę wyleczę w tej walce. Spróbujmy zio. Nie wylecz. Magnara. Drugi tier. Nie wiem, czy nie wolałbym obszarówki w tym momencie, ale też może być. Okej, to się źle skończy, biorąc pod uwagę, że on też ma żywioł ziemi. A nie, żeby to wrażenie było jakieś potężne i w ogóle. Jezu! To się za coś źle skończy? Jop. To się bardzo źle skończy. Błagam, nie bij mnie. On mnie pobije. On dosłownie mnie pobije. No i tak się zastanawiam. Nie no, czarny chyba wchodzi normalnie po iluś turach, mam nadzieję przynajmniej. Bo jak nie, to byłoby bardzo niefortunne. A ta Magnara pewnie się nie wejdzie, co? A. Nawet to sam damage shot. Jakoś przyzwyczajenie trochę z Pokémonów chyba jeszcze, że jeżeli ktoś używa jakiegoś żywiołu, to że raczej jest na niego odporny. Tak, wiem, ghosty, tak, wiem, smoki. Zdaję sobie sprawę, pamiętam. Ale jednak normą jest bardziej to, że Pokémon są odporne na swoje żywioł. No w sumie też nie aż taką normą teraz, jak o tym myślę. Czy jest to w stanie mieć?
Powiem szczerze, że w głowie miałbym problem wymienić, które typy Pokémonów są na siebie odporne. Na pewno startery są na siebie odporne. To tyle pamiętam. Co tam jeszcze było? Poizony chyba są na siebie odporne, skille są na siebie odporne. Psychiki są na siebie odporne. Elektryki są na siebie odporne. Mam wrażenie, że o czymś ważnym zapominam. Ice nie były chyba na siebie. Fery mogły być na siebie odporne. O Jezu, ten counter rate. Postawiłem jakieś 5 kroków. Is this who I think this is? Nie, to Tengu. Nawet nie zwróciłem uwagi, że to już poziom 20. Ja trochę też nie powiem szczerze. Biorąc pod uwagę, że jednak sporo walk robimy na oto walce i te walki same się wygrywają, to tych poziomów się jakoś nie wykorzystuje. Potrzebuję więcej opcji do wykorzystania. Kiedy ktoś wymyślę Clueless. Jeszcze nie wiem co, ale kiedyś ktoś wymyślę. Nie mam pomysłu, które powiem szczerze, więc na chwilę obecną jest tylko to, co mi wcześniej przyszło do głowy. A to mogę chyba na oto walce już zostawić. Najwyżej się teraz okaże, że ten go mnie sklepią, a nie sklepią mnie. Dawajcie, robimy pomysły. Już kiedy gili, witam, witam. Sporo nowych twarzy dzisiaj. A przynajmniej osób, których nie widuję na co dzień. Sam już walczyłem, daj mi kartę. Nie ta co ja, nie ta co ja, konfer. Sztemulowana gra na PPS SPP? Tak, jak najbardziej. Teoretycznie jakby mi bardzo zależało, to mam gdzieś tam dalekowite i mógłbym pewnie je ogarnąć tak, żeby porządnie działała z tym, z PC-tem. Chociaż pamiętam, że ostatni raz, jak próbowałem zmusić Witę do kooperacji z PC-tem, to skończyło się to absolutnie okropnie. Michel, słuchaj, ja cię lubię, ale weź wróć do swojej persony, bo masz mało many. Ja swojej persony nie modowałem, z tego co pamiętam. Przynajmniej przypomniałem sobie, żebym ją modował. Słuchaj, Maja może ten. Maja może dostać. Może dostać Marszala? Może dostać Marszala. Bo mam więcej man na chwilę obecną. Jak wykrywasz emulator? Moje CMF z tego nie wykrywała bez już tak. Żeby nie skłamać. Ja to obecnie mam jako window capture i emulator na ogół mi wykrywa normalnie przez window capture. Zależy które, ale NES-owe gry mogę normalnie tak robić. Gameboy'owe gry mogę normalnie tak robić. PS2-kowy emulator też działał. Nie wiem jak to działa, jeżeli na fullscreenie nie robisz, ale nie próbowałem już od dawna na fullscreenie emulować rzeczy. Switcha jako tako ogarniam z konsoli. Nie ustawia czarnego jako na Windows. To dziwne. I pewnie musiałbym to zobaczyć, powiedzmy w praktyce, jak to u ciebie wygląda. Bo tak z głowy nie kojarzę, żebym miał ten problem w ogóle. Tędy nie wejdziemy, zrozumiałe. Nie możemy wejść do Słowka. No nic. Oddajcie moje kwadraciki. Oddajcie moje tamtome kontery.
I oddaję ci moje karty, I guess. Streamowałem SMT5 ze swojego Switcha. Z tego co kojarzę, na tyle na ile próbowałem kiedyś, to SMT5 działa dużo lepiej na tym. Na Yuzu niż na właściwej konsoli. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to normalny stan rzeczy, ale jednocześnie akceptuję, że Switch nie jest najsilniejszą konsolą i miewa problemy z grami, na niego wychodzą. W każdym razie mamy SMT5 normalnie na swoim Switchu i mogłem streamować bezpośrednio z konsoli. Mam swoje opinie na temat SMT5 i wydaje mi się, że sporo osób, które tu jest obecnych, jest w stanie potwierdzić, że był to szereg bogato rozwiniętych opinii. Wiem też, że nie chciałoby mi się robić tunelu talentingu normalnie. Bo nie ma cierpliwości na to. Jest to chyba kwestia karty graficznej, jakieś problemy z tym, ja chyba przez kartę graficzną, bo mój laptop nie działał. Możliwe? Podejrzewam, że to po pierwsze kwestia ustawień, że odpowiednio ustawiając dałoby się to na rozsądnie nowym oczywiście sprzęcie sprawić, żeby działało, tak? Bo wydaje mi się, że jeżeli karta graficzna by nie obsługiwała odpowiednio nowych rzeczy, to siłą rzeczy nie pójdzie, tak? Ja od dawna nie miałem sprzętu na tyle, powiedzmy, starego, żebym miewał takie problemy. Wiadomo, nie jest to coś, na czym mogę odpalać grę w 4K w 120 FPS-ach i tak dalej, ale wydaje mi się, że emulacja czegokolwiek w tej chwili nie powinna stanowić dla mnie problemu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czaję już? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu bardzo mocno nie gra. Maja dostała tą marszala, tak, ale nie już wabi i tak będę musiał to naprawić. Rychło w czasie zorientowałem, że nie używa bitek. Usualityca są nazwane po robotach. To czy ktoś powiedział Suika of the Suika Game Fame? Suika Game to ta magiczna rzecz, gdzie udało mi się losowo zrzucając owocki wbić jakieś 3,5 tysiąca punktów i potem nie byłem w stanie ani razu powtórzyć choćby 2,5. Ja nie żartuję. Jestem zbyt piękny, jada jada. Podoba mi się, że wybierając te same odpowiedzi możemy dostać zupełnie różne reakcje. GeForce 745M to... Nie chcę palnąć głupoty, ale 745M brzmi jak dość mocny zabytek. A tyle jest dużo mniej wymagająca, choćby przez to, że to emulacja 3DS-a, a nie Switcha. I dużo bardziej można się opierać na samym plocku. Czego ja to już nie powiem. I właśnie... Tak się przez to zastanawiałem, 745M, czy to jest... Musiałem się przez to zastanowić, czy to nie jest któraś z tych nowszych rzeczy. Rockfall... Wiesz co, ty lepiej przez chwilę nie atakuj magią, patrząc na to, ile masz manę. To jest... Nie zmieniłem... Nie zmieniłem tego persony. No well. Nie chciałem!
Lataj mi tu. Jeszcze raz. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem aż tak bardzo, jakie ma wymagania Jozu, ale nie zdziwiłbym się, jakby nawet nieco wyżej niż to, co podajesz. Zresztą ja zazwyczaj byłem z tych osób, które patrzyły sobie na laptopy i takie, to nie jest sprzęt do grania. Oczywiście wiem, że to jest bardzo stare i nieaktualne podejście, ale wciąż gdzieś tam w głowie mi siedzi. Cześć, Biki, witam. Dobra, kwadraty. Random encountery, więcej wszystkiego. O, ktoś chce ze mną gadać. Żelatynka. Co o mnie sądzisz? Wyglądasz pysznie. Czy mogę z tobą dalej nie gadać? Muszę z niej gadać. Powiedz mu, że jest złym demonem i nie powinien tak więcej robić. Tak, jestem człowiekiem. Cieszę się, że się cieszysz. Gated Stone pójdzie na moim ideapadzie. Switchowa wersja czy pesetowa? Tak się zastanawiam, czy istnieje świat, w którym ludzie odpalają zamiast pesetowych wersji porty switchowe, bo działają lepiej. Zacząłbym się martwić. Pamiętaj. Okej, rozumiem. I tak nie chciałem z wami gadać, więc whatever. Ja sylogię kupowałem. Wydaje mi się, że nie była aż tak wymagająca, ale głowy za to sobie uciąć nie dam. Ja Greaty kupowałem na tego, na Switcha. I akurat to jedna z nielicznych gier, gdzie mogłem sobie spokojnie spojrzeć i powiedzieć, tak, to działa całkiem dobrze i nie mam żadnego problemu z tym, jak działa. Wyjątek od reguły, wiem. To jest strasznie dziwne uczucie. Muszę odpalić gę na Switchu i powiedzieć, ej, to działa. Jednocześnie muszę przyznać, że ten, że Switch jest konsolą, która ma najwięcej ekskluzywów tak naprawdę. Więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby grać tytuły, których normalnie dostaje na PC-cie, to jest to konsola dla niego. Nie mogę tak samego powiedzieć o Xboxach czy o PS-kach. PS-ka ma w tej chwili tak mało ekskluzywów, że za każdym razem, kiedy nachodzi mnie myśl o tym, że może bym sobie kupił PS5, to na takie i to dla 5 gier na krzyż. Mnie teraz trochę nęciły te wszystkie oferty na Black Friday, które się pojawiały. Na zasadzie może sobie wymienić sprzęt, ale jednocześnie uznałem, że robiłbym to tylko po to, żeby wydać pieniądze i takie... Jakbym rzeczywiście miał coś, co mi kompletnie zażyna kompa i nie jestem w stanie tego odpalić normalnie, to mógłbym się zastanowić, a tak dla samej jakiejś takiej wygody to... Ech. Tak, młodzież się zdecydowanie ubiera zbyt blokująco. Zgadzam się, victim shaming. Nie zgadzam się. Proszę mi tu nie victim shamować ludzi. O, same się o to by się ubierały, czy takie się ubierają? Czy jakoś tak to szło? Halo? Ja tylko mówiłem to, co demon przytoczył, okej? Okay? Chwilę później wycięte z kontekstu. Simmer anulowany. Czy on się właśnie zdetonował? Nie, o Boże. On nie chciał nawiedzić.
Powiecie, że mu się nie udało. On mnie nie opętał, prawda? Trochę mnie nie opętał, dzięki Bogu. Opętanie taki pasujący status. Wszędzie granie dużo różowego. To urocze. Trochę. Sam jestem bardziej w stronę cyjankowo-niebiesko-srednowego cokolwiek. Ale... Pamiętasz mojego dużego pajka? Pytanie, czy pamiętasz pajka? Chciałbym zapomnieć. Dosłownie wbieram te same odpowiedzi i dzieją się różne rzeczy. Najgorsze. Przedam po ciebie, Ponko. Tak, stalkujecie. Nie przejmuj się. Ej, co ile tych kart już nazbierałem w samym dniu dzisiejszym. Powiedz, że dużo to byłoby nie do powiedzenia. Ja jakoś tak powiem szczerze, jeżeli miałbym używać gdzieś różowego w prawdziwym życiu, to nie mam pojęcia gdzie. Ogólnie nie przepadam za takimi w miarę jaskrawymi kolorami zazwyczaj. Wolę dużo bardziej stonowane. Jep, stalkujecie. Nie to chciałem. Fajn, pobijemy się, jest. Pink shaming. Czyli co, nie mam już prawa mieć swojej opinii? Nie mam prawa mieć głosu? Okej, rozumiem. Już nic nie mówię, bo nie mam do tego prawa. Rozumiem. Od tej pory milczę, bo pan Pierko sobie tego też życzył. Ja no nie potrafię, jest led. Najzwyczajniej w świecie nie potrafię. Jaki jest mój ulubiony kucyk? Powiedziałbym, że taki związany z tyłu włosów od dołu. Nie obchodzi mnie, że to nie było pytanie. Nie sprecyzowałeś pytania na tyle dokładnie. A jeżeli masz na myśli poniacze, to kompletnie nie znam się na poniaczach, więc ci nie odpowiem. Przegam bianej osoby odpowiedzi po pierwszej dziale. Nie wiem, jakoś nie lubię takich kucyków, które są za wysoko. Tak niektórzy sobie gdzieś tutaj z tyłu głowy zaczynają robić, albo na samej górze głowy. Takie samurajskie wręcz. Nie jestem wielkim zwolennikiem. Chociaż teraz... Well, teraz nie będę się musiał przejmować na... jakiś dłuższy czas potencjalnym wiązaniem włosów, bo nie mam czego wiązać.
potężne minotaury. No jeszcze nie wiem, tydzień temu miałem dłuższe włosy. Nie, jakoś chyba tak by wychodziło. Po czym stwierdziłem, że za bardzo mnie denerwują, jak to zwykle ze mną bywa i teraz mam względnie krótkie. Dawno nie widziałem ludzi, czego chcesz? Nie jesteśmy inni. Przykro mi. Pogapić na ciebie morderczym wzrokiem może to pomoże? Najwyraźniej tak. Jestem Cockatiss. Boi się samego siebie. Potwierdzone info. Jakiego języka powinieneś nauczyć? Uczy się chińskiego. Jest to logiczne. Cockatiss. Zawsze mam wrażenie, że to jest jakaś odmiana bazyliszka. To nie jest bazyliszek per se, ale jakaś wariacja na temat bazyliszka, której nigdy za cholerę nie pamiętam, jak ona po polsku by się nazywała. Bazyliszki i cockatissy są na ogół dwie różne rzeczy. Aż chętnie. Zobaczę, czy to ma polskie odpowiednie gdziekolwiek. A, najwyraźniej się tłumaczy jako bazyliszek. To jest ten taki koguci bazyliszek, generalnie bym powiedział. Plus jeden, plus jeden, plus jeden. Kurde, żabo jaszczur. No, mniej więcej. Tak dla odróżnienia chociażby od tego bazyliszka, który jest w Harrym Potterze, tego czysto mężowego. Czym się różnimy? Nie różnimy się. O nie, on zachowuje się tak samo jak Cockatiss. Ja. Ojej, chłop się boi. A chcesz porozmawiać o męskości jak prawdziwy byk? Byku? Nope. On nie chciał porozmawiać o męskości. W takim razie ja chcę porozmawiać o ich rychłej śmierci. Muszę zobaczyć w sumie, jak tam stoję z tymi zankami person. Persona... A, ty biegasz po tej gejsem. Nie ukrywam, że nie jest to optymalne. Ty masz max, ty masz max, ty masz szósty, ty masz max. Okej, czyli nie o to jest maksowane. Co ty masz w ogóle? Rockfall potencjalnie. O tyle dobrze. Dobra, powoli kończymy zwiedzanie z tego co widzę. Bazylia Szpinak? Excuse me? Czy powinienem się bać? Szpinak z puszki. To brzmi jak coś, co mogło być przedmiotem dzieł artystycznych. Jesus Christ, ten counter rate. Nie ty, tylko Michel. Daj karty. Powiedziałem daj karty. Jak już mówiłem. Okej, zignorujmy ją. Pamiętajcie, jeżeli kobieta was ignoruje, to znaczy, że musicie pójść przepraszać. Nie możecie jej sami zignorować. Potwierdzone info. Persona uczy prawdziwego życia. Don't at me. 5 sekund później. Halo?
Czy ja chcę więcej kart? Dajcie więcej kart, będzie fajnie. Co jest z tymi wszystkimi Helmet kartami? Jeszcze nie wiem, ale coś na pewno się z nimi zrobi. Nie będę kłamał, że względem późniejszej części ten dungeonowy gameplay person nie jest jakiś bardzo pasjonujący. W sensie person drugiej konkretnie. Zresztą wydaje mi się, że jedynka potem więcej nie jest dużo lepsza, więc... czekaj, ty masz Minotaura, więc możesz atakować tu mnie dobrze. Nie chciałem! Przestań. Wiem, z czym mi się miesza, bo dużo ostatnio gram w TS i tam pod trójkątem mam te skille. I dlatego próbuję. Czym jest Sleeping Spell? Znaczy... Przez chwilę myślałem, że może jest to coś innego niż sama nazwa wskazuje. Ale ewidentnie nie tym razem. To jest takie, no dobrze, rozumiem, jest to sleeping spell, który robi sleep na spellu. Ale nie zawsze to tak działa, ok? Gdy miał się sugerować tym, że... coś się jakoś nazywa, to większość umiejętności persony by nie miało absolutnie żadnego sensu, okej? Okay? Tatarusz mi jakby się niebotycznie dłużył. I mean, nie powiedziałbym, że tatarusz się dłuży z jednego prostego powodu. Kurwa. Z jednego prostego powodu tatarusz się nie dłuży. Bo robi się go warstwami. One się odblokowują jako tako z postępami fabularnymi. Po co się go w ogóle przychodziło, bo final boss jest na najwyższym piętrze, plus był to grind między fullmoonami. Wydaje mi się, że czysto teoretycznie możliwe jest zostawienie Tartarusa na sam koniec gry. I wtedy trzeba po prostu chłodem przechodzić 260 parę pięter. Aczkolwiek to wydaje mi się, że... to już dla masochistów. Na początku było to wiadomo, czy przychodzili, bo nie wiadomo. Przychodzili, żeby spróbować odwikłać tajemnicę mrocznej godziny, bardziej w tę stronę. To, że będzie tam final boss, to z oczywistej przyczyny było wiadomo właśnie do samego końca gry. Wolę przypalone mięsko, potwierdzone info. Przyszedłem po ciebie. Tak, stalkuję cię. I co mi z tym zrobisz? Czy coś mogę kupić za 300 kilkadziesiąt kart Hermita? Kart Hermita? Nie jestem pewien w tej chwili, czy ja mam wybaną jak taką umiejętność na to swój. Mógłbym nie mieć. Bo przy zmianie person mogła się zmienić. To powinno się samo wygrywać, right? Wygrywa się samo. No to fabularnie jak tak jest wyjaśniane, ale jako że mamy z personem 2, a nie 3, to... też nie chcę za bardzo się na tym rozwalić, jakby na wszelki wypadek jakby byli ludzie, którzy jeszcze nie grali. O którzy będą chcieli sobie przypomnieć tak na świeżo w lutym.
bo zakładam, że Reloaded, czy tam Reload, nie będzie jakoś specjalnie zmieniało fabuły tej głównej. Na pewno będzie to dla mnie dobra okazja, żeby sobie grę odświeżyć. I prędzej spodziewam się, że to będzie jakiś taki bliżej remastera z dodanym contentem, aniżeli remake'u rzędu tego, co 7 zabija. A, w sensie Final 7, Persona 7 i XD. Bijemy was chyba tak. Piękny czarn. Teraz medii powinienem tak poużywać chyba. Jeszcze nie czuję, że muszę. A teraz coś czuję, że będę musiał. Co tu jest? Czemu nie wchodzić do tych schowków, pomimo że są oznaczone na mapie? Oddajcie im możliwość podania do schowków. Och, tej pink shame'uje. Pink shaming to prawie jak king shaming. Czy sugeruję, że pink to king? No weź śmieszki, śmieszkanie, trzeba się podleczyć. Właśnie, pytanie. Ty masz maxa, max 7, max. Ty możesz założyć Maję. A jak założysz Maję, to będziesz mogła leczyć medią. Let's go. Wybierz mniejszą postać. To tak nie działa. Nie mogę wybrać postaci. Są jeszcze jedna rzecz tam na dole. Kwadrat bez... Nie podoba mi się to, co widzę. Czemu? Czemu tu są te piksele? Baa! Denerwuje mnie to za każdym razem. Czemu to tak jest? Też nie przejdę. Jezu, ile tych schowków tu jest. Dobra, wiecie co? Chyba kończę z szukaniem tego typu rzeczy i zwiedzaniem każdego piksela. Czym się różnim wszystkim? Okej. Okay. Rozumiem. Boję się mojej matki. Potwierdzone info. Mamo, to nie jest tak. Mamo, to wcale nie tak. Wszędzie czym się różnimy. Ja jestem Simmerem, ty jesteś widzem. Tutaj wiem, że też simujesz. Ale na chwilę obecną. Czemu ludzie mają włosy tylko na głowie? To nie tak, że mamy tylko na głowie. To nic nie ma. Poza random encounterami. Tak mnie ta witara. Ten encounter jest obrzydliwy tutaj. A, dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Będę sobie obracał kamerę po to, żeby wiedzieć, czy coś może być. Zwłaszcza jak w tamtym nieszczęsnym schronie bombowym się przekonałem, że czasami mogę coś takie pomijać. A mniej nie żejgać na to pozwala, w tej chwili to czemu nie? Jest to zawsze fajne doświadczenie. Że można, powiedzmy, strategią pominąć różnice w poziomach. O co chodzi w personach? To zależy, o które persony pytasz. To jest taka bardzo ciekawa rzecz.
W dwójce mogę ci póki co stracić mniej więcej fabułę do tej pory. Słuchaj, czy jestem w stanie stracić fabułę do tej pory? Czy to JoJo? I mean... Nazywanie tego JoJo byłoby bardzo niepoprawne. To, że mają jeden wspólny element, czyli standy, to nie znaczy, że jest to jedno i to samo. W dwójce póki co, z tego co rozumiem, to mamy jakiś taki motyw tego, że plotki stają się rzeczywistością, a ludzie, którzy nie mają żadnych jakichś ambicji, planów, stają się cieniami samych siebie i znikają ze świata. Tyle mogę powiedzieć póki co. Chiński. Widzicie? Nie da się wybierać odpowiedzi w personie. Look into my eyes. And it's easy to see. One and one makes two, two and one makes three. It was destiny. Z kim się bijesz albo dyskutujesz? Biję się z demonami. Aczkolwiek powiem szczerze, że nie wiem, czy coś jakoś bardzo mocno przeoczyłem fabularnie, ale nie kojarzę, żeby było w jakikolwiek sposób tłumaczone, skąd one się tu wzięły. Bo nie, to jest pytanie, które zadaje sobie to Sima tak naprawdę. Że te demony tutaj po prostu są i nikt na nie nie zwraca uwagi, a my się z nimi musimy bić. Także no, nie wiem. Staffem. Przez staffem też nie wejdziemy. To teraz czekajcie. Tu byłem. To co, tu w prawo. Ta jest skrzynka. Nie! Nie mogę zostawić skrzynki nieotwartej. Już kwadraciki to palcie licho, ale skrzynkę? O moim trupie. Moje party ma personel, może dlatego widzą demony. Jest to opcja, ale jednocześnie, jak już mówiłem, nie jest to coś, co jestem w stanie w jakikolwiek sposób potwierdzić. Wszyscy już mają chyba wszystkie skiny na personach. Dlatego proponuję wracać do swoich person. Yuki bierz Westę. Maja bierz Maję. Jak ty masz persony? Moje demony, jak to określiłeś, to są persony. I nie mogę chyba ich sensu z tych zdjąć. Persony stanowią jakieś odbicie naszego ego bez... Bez person w pewnym sensie można by powiedzieć, że... Przestalibyśmy istnieć. Aczkolwiek to takie mocne wchodzenie na filozofię. No, tak jak Bricky wcześniej pisał, że to jest mocne nawiązywanie do tych, do traktatów pisanych przez Junga. Wydaje mi się, że jedynka trochę bardziej rozwija ten koncept na początku. Aniżeli dwójka. Ale głowy sobie za to nie dam uciąć. Ludzie patrzą się na świecące pudełko w domu. Czym to jest? Telewizor? Telewizory piorą mózgi. To już nie te czasy, teraz bardziej komputery piorą mózgi. Kto lepszy? Ty. Patrzcie, jak się cieszę. To mu się nie podoba. Boję się mojej matki. Tak jak i on.
Intelligence? Czy zaraz się okaże to, co ja kompletnie nie nadaje się do gadania z minotaurami? Jop! Doskonale. Dobra, fight me. Masz inne wrażenie, że pożałuję tego, że... Okej, okay, bardzo mocno pożałuję, że tak walczę. Czas włączyć resztki mojego IQ, I guess. Maja, weź użyj medii, plus. Joki, weź. A nie, weź to nie Joki. Może być. Persona to są do interakcji z innymi ludźmi. Jeżeli znajmiesz persona, to powinieneś być odkryty, szczery. Trochę. Tak, I guess. Zastanawiam się, czy jestem w stanie jakoś... O, pusta skrzynka, dokładnie po nią poszedłem. Czy jestem w stanie jakoś to zanegować jednocześnie i mi do głowy nie przychodzi? Bo mam wrażenie, że to co napisałaś nie jest do końca zgodne z prawdą, ale jednocześnie nie jestem w stanie przytoczyć argumentu przeciw. Komplet próbuje mi kupić Personę 4. Czemu chcecie kupić drugą najgorszą Personę? Znasz co? Ja szkalować? Nie idę w życiu. Pożałuję swojej decyzji. Ma też inne wrażenie, że to Maladzi sprawi, że te walki się nigdy nie skończą. Fine. Czemu drugą najgorszą, która jest pierwsza? Piątka! A czy nie, no ja po prostu... Słuchajcie, bo tak patrzę, że ten... Czy on jest dosłownie... Nieważliwy na fizyczne? Na miecze nie jest? Słuchajcie, któryś atak mieczem go w końcu zabije. A ja muszę oszczędzać manę. Poruszyłem o sen chwilę dwa, zobaczyłem personę, powiedziałem, ej, czas mi personę, powiedział spoko. I to był ostatni raz, kiedy go widziałem. Najgorzej. A czy żeby nie było, z tej personali też trochę śmieszkuje tak naprawdę. Bo nie jest aż tak źle, jak mówię z tą czwórką. Po prostu jestem dużo większym fanem trójki. Nie uważam, że czwórka jest długo, tylko po prostu dużo bardziej wolę trójkę. O, w ten sposób. Tak samo nie uważam, że piątka jest złą grą, aczkolwiek ma moim zdaniem najsłabszy cast. Krzynka? Taki chyba nie krzynka. Boże, mi się już da rzadko wiedzę na uczelni. Tego. Czym ty kurwa jesteś? Licz. Umiesz liczyć, licz na siebie. XDDDDDD. Może Hama zadziała, skoro to licz, a liczy raczej są nieumarłe. Zadziała, prawda? Hokejarz galeriowy. To brzmi trochę jak tym. To brzmi jak Tibia Medina z Elden Ringu. Envy, to się źle skończy. Powiem, że to nie nakłada mnie jakiegoś chłowego statusu.
Sobie wchodzić za głęboko w tematy filozoficzne, moje dzisiejsze myślenie, przepraszam. Okej, okay, chama działa. Balm of Life, Jezu. Bogate rzeczy nam dają. To był w ogóle przecinek ze skrzynki? Tak, to był przecinek ze skrzynki. To by wiele wyjaśniało. Dobra, tutaj jest kolejny stafon, do którego nie wejdziemy. Persona tego grupy gimnazjistów, żadna persona nie ma gimnazjistów jako głównej ekipy. W sensie nie powiem, że nie istnieje persona, w której mamy w ekipie gimnazjalistę, ale w żadnej personie gimnazjaliści nie stanowią głównej części drużyny. Od trójki do piątki mamy literalistów. Wiem, że to niewielka zmiana, nie musisz mi tego wypominać. W dwójce naszymi protagonistami są ludzie dużo młodsi. Nie są młodsi. Wójta też większa się z italistami, aczkolwiek Maja jest już dorosła, o. Nie wiem co mówię. Pomocy. To jest chyba ten moment, kiedy zamiast mówić powinienem najpierw się zastanowić, co chcę powiedzieć, a potem to mówić. Aczkolwiek wiem, że jak mówię bez myślenia, to wychodzi zabawniej przynajmniej. Powstrzymałem się przed obrażeniem więcej niż jednej grupy społecznej. Co masz na myśli? Rozwiń swoją myśl. Literaliści the game. Mogło być gorzej. Otwórz się. Nie, że to mi się jakoś bardzo przydało. Czwarte piętro, I guess. Bo na czwartym jeszcze nie byliśmy. Potem na piąte skoczymy. Chyba, że na czwartym też będzie wszystko zamknięte. Albo jeszcze lepiej, że na czwartym kompletnie nic nie będzie, co też jest opcją. Auto? A, auto. Powiem szczerze, że gdyby ktoś mi kazał grać Personę 2 bez turbo, to bym oszalał chyba. Znaczy, żeby nie było, ja zdaję sobie sprawę, że ten, że... To po prostu kwestia, że niektóre gry się nie starzeją jakoś wybitnie. I że Persona 2 z tego skojarzy dużo bardziej stoi fabułą, aniżeli... gameplayem. Zdaję sobie z tego sprawę, akceptuję to, ale jednocześnie nie mogę powiedzieć, że gameplay ten dungeonowy jest jakiś bardzo angażujący. Czyli można zbawnie nazwać ich mainami Zeda. Właśnie nie do końca. Bo zazwyczaj walczą z cieniami, aniżeli są użytkownikami takowych. Więc są bardziej hejterami Zeda. Nie, jakby ktoś nie wiedział, odchodzi to śmieszki ligolegowe. Z taka postać, której główną umiejętnością jest stawianie cienia, który pozwala kopiować abilitki. Czemu walczę z prawdziwymi obliczami? Najłatwiej to wytłumaczyć chyba na przykładzie czwórki, gdzie... Te prawdziwe oblicza są czymś, czego ludzie nie chcą pokazywać prawdziwemu światu. I jeżeli taka osoba spotka się ze swoim cieniem tak bezpośrednio, to zawsze sprawdza się do tego, że mówi, że nie, ty nie jesteś mną i w ogóle. Po czym ten cień przejmuje w pewnym sensie konsolę i... Znaczy, przejmuję, próbuję przejąć kontrolę.
Czekaj, analiza. Skrywane oblicze, które nie chcesz pokazywać. No, tak. I mean, jeżeli to skrywasz, to wciąż jest ono prawdziwe w jakimś tam stopniu. To nie jest tak, że skrywasz sobie fałszywe rzeczy. W Japonii podejrzewam, że jest to dużo mocniej takie rezonujące z ludźmi. Bo tam dużo większy nacisk się kładzie na to właśnie, że mamy oddzielne maski, które pokazujemy jednej grupie znajomych, drugiej grupie znajomych publicznie i tak dalej. Więc pewnie tam jest to... Ma to zupełnie inny wydźwięk niż u nas. Tam się nie pokazało, jak Sara się je postrzega. My guess. W pewnym sensie też jest pokazywanie takiego prawdziwego ja, tylko na inny sposób, bym powiedział. Say to Michelle. Chciałem powiedzieć, że w szóstce będziemy wojownikami sprawiedliwości. Ja bym trochę chciał, żeby szóstka miała dalszy cast oraz Putin. Jesus Christ. Boję się. Wiadomo, przynajmniej po części to kwestia tego, że u Eldorowcy nie chciałbym mieć jakąś ekipę, skoro łatwiej mi się będzie tożsamić, tak? Ale... Nie wiem, jakoś odrobinę przejadły mi się media, gdzie bohaterami ratując w tym świat są 17-18-latkowie. Albo młodsi ludzie. O, Mamudo. Czyli pewnie... O-o. Okej, w nikogo nie weszło, dzięki Bogu. Zia nie działa. Adji nie działa. Conquest? You for real? What are you, man? Ale dobrze, rozumiem. Przyjąłem aluzję. Mógłbym pewnie jeszcze próbować go z Fry potraktować, ale to nie wygląda jako sama opcja w tej chwili. O, atak fizyczny. Lękat nic nie zada, czyli ty też atakuj fizycznie. Ktoś miał, ty masz hamę. Jeżeli on może, bo mam tutaj szansa, że Hama wejdzie? Mogę Zan jeszcze dyreknąć, ale Zan od Michela gówno zada akurat. Marinkary nigdy da? Niech zgadnę, jest... Jest albo podatny na Hamę, albo jest... Albo jest podatny na wszystko fizyczne. Żegnaj te swoje. Okej, jest... Jest odporny na Hamę, I guess. Almighty też blokuje, by the way. Chłop literalnie zablokował Almighty. Ja dobra, rozumiem. O. Okej, wszyscy żyją. Wow. Tak nieprawdopodobne jak to, że w tej nie jest number one normal. Dużo dobrego słyszę o Freedom jako tako.
Nie jestem pewien, czy dla mnie to też by była taka absolutna topka, jak ludzie to stawiają. W sensie uważam, że to naprawdę dobre anime, ale nie uważam, że jest jakiś kompletnie przełomowy, o tak powiem. Malakwa. Ty rzucisz ma magnę. I lecimy. Sami teraz po tym miał wyższe poziomisze chyba. Teraz jak na to zwróciłem uwagę. Bo on chyba 24 miał jeszcze i dobrze widziałem. Bo nic nie ma tutaj. Zobaczmy. Zastanawiam mnie w sumie jak to wygląda w ten punishment, bo słyszałem, że jest dużo trudniejsze. Już nie zbieram kwadracików. Powiem tak, gdybym chciał zbierać dalej kwadraciki, to by mnie chyba kuzwica strzeliła. I nie zrobilibyśmy absolutnie żadnych postępów w ciągu dnia. A ja mimo wszystko... Chciałbym jakiś progres robić. Zwłaszcza jeżeli cały czas mówię, jak to ta gra stoi bardziej fabułą, aniżeli gameplayem. Czy masz się przestać mi dawać absolutnie najgorsze rzeczy w tych odcinkach? Proszę? Magical Guard. Dobrze, jak jakiś darmowy makarakan? Auto-angle? Auto-angle. Czy jest tu coś, co to otwiera? Nie wygląda na razie. Dobra, i teraz, jeżeli dobrze rozumiem, przejść na górę albo na dół... Co może być na dole? Chyba się nie dowiem, bo jest wszystko zamknięte. Bąk. Piąte piętro. Ostatnie, na które mieliśmy dostęp window bodajże? Misza trochę średnio z manu staje, ale to nic wielkiego. To nie jest tak, że będzie jakoś bardzo potrzebował. A propos, Misza, mam robótkę. Wszystkie wasze hermity są moje. Jeden demon, z którym pamiętam, się gada. Wszystkie wasze hermity są moje. Mówię, gdyby to jeszcze nie było tak jak w sumie w każdym SMT, że odpowiedzi dają kompletnie losowy skutek, jeżeli demon wyjdzie z pytaniem, to może bym się jakoś starał, a tak to naprawdę mi się nie chce. Jak tam moje persony, moje co? Mam flashbacki do tego, że miałem kiedyś znajomą, która miała wiele osobowości. To wygląda jak miejsce, do którego mogę chcieć zapisać, zanim wejdę. Było użytkownikiem dzikiej karty. Oh no. Hello. A i to było na tyle. Czekamy na więcej listów od was, słuchacze. Co do tego, panie Ginji, wspomniał pan, że ma pan ważne ogłoszenie. Chcę pan przedstawić podczas naszego show. Czy ma pan na myśli? A tak, tak. Chyba nasz czas. Mamy też naszego ostatniego gościa.
Ginji Sasaki, producent muzyczny, któremu bardzo się powiodło parę lat temu. Wcześniej był mało znany, miał tylko jedną hitową piosenkę. Wreszcie dam ludziom to, czego chcą i ogłoszę trzecią członkinię Muses, Lisa Silverman. Oto i ona. Ej, Lisa, wiedziałaś o tym? Bo ja nie. Ale co ona robić, ta co ja? Kamena, pomóż! Nope. Ja ci nie pomagam. Wybrnij z tego sama, koleżanko. Wiem, że dasz radę. Czy mam przewinę? Nie mam żadnego pojęcia. Widziałem tylko, że nie ma wyboru i ma iść załatwić sprawę osobiście. Maja mówi to, co powinna. A tych, którzy dopiero wchodzą na ten... Miałem to teraz cały ten set. O, to się nazywa szokujące radio. Świetna robota, Ginji, tych tyraniu. A co ja? Czy wyczuwasz te za nas pesany u tego Sasuke'ego? Zastanawiam się, czy należy do zamaskowanego kręgu. Jeżeli tak, to Lisa może mieć kłopoty. Ale z drugiej strony, jeżeli zrobimy to zgodnie z jego panem, to może uda nam się dostać jakieś ciekawe informacje o zamaskowanym kręgu. A, musimy liczyć na nią. Dobra, musimy teraz więc przejść do najbardziej palącego pytania, które czekają wszyscy nasi słuchacze. Liza, słonko. Jesteś singielką? Znaczy, jest w moim życiu pewien gentleman. Jest on nawet tutaj. O, rany, Liza, rzucam kolejną informację. Kimże jest ten twój kochany? Jest tam, ten wysoki, fajny chłopak. O, rany, powiedziałem to. Liza, ale ja się na to nie zgadzałem. Ja? Oh no. Oh no. To się nie może skończyć dobrze. Ale zaczęło tak wcześniej powiedzieć. Łąko, wiesz moja, okaże ci całą swoją miłością. Czemu do diabła myślisz, że mam na myśli ciebie? Najlepszy sposób komunikacji. Wymachiwaniem ręcyma. Ej, spokojnie, Liza, jesteśmy na żywo. No i nie jest takim chłodnym narcyzem jak ty. Dobrze, dobra. Inji, opowiedz nam więcej o debiutanckiej piosence Mioses, na którą tak bardzo czekamy. Jest pan na grze Jokera, która ostatnio tak kręci dziaki? Nazywa się oczywiście Joker. To brzmi zupełnie niepodejrzanie. Wiedziałam. A jako, że Liza świetnie umie mówić po angielsku, to ma całą solówkę przygotowaną w całości po angielsku. Rozumiem, w porządku więc, Liza. Masz jakąś wiadomość dla wszystkich fanów, którzy czekają na twój angielski? Nazywa się ten Mamma Mia. Wyobrażam sobie właśnie musical Even Mamma Mia. Toż miałem wielkie oczekiwania, ale na dzisiaj to było na tyle. Nie możemy się doczekać twojej roli, Liza. Tak. Jezus, panie i panowie. Zacznę od mini koncertu w sali koncertowej w Obie. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Metal Massa to The Max. Zapraszam na następny tydzień, na to, na co tak bardzo czekacie. Jakiś włoski musical by był. Kto powiedział, że nie szwedzki? Liza, nie musiałaś tam iść.
Saki i Miozes udali się do sali koncertowej w Aobie. Spotkamy się tam z nimi, Tatsuya. To brzmi jak plan. Będą mi kazać... O mój Boże. Byłem pewien, że będą mi kazać wyjść na piechotę i byłoby im bardzo niekomfortowo. No i po pierwsze muszę się wyleczyć, bo trochę mi się poobywało. Nie powinno być to jakieś drogie. Co drogą, mam bardzo ważne pytanie. Ja do cholery mam robić kasą? Mam 400 tysięcy i nie wiem co robić kasą. Wiem, że problemem pierwszego świata, zdaję sobie z tego sprawę. Ale nie rozumiem co ja robić kasą. Pytanie numer dwa. Kto mi robił personel z karty? Mi robiłeś personel z karty, prawda? O mój Boże, to złota skarbonka. To dosłownie złota skarbonka. Jest też Biakko, ale Biakko... Mam... Może mieć parę poziomów niżej niż personel, którą przewołujemy? A to by chodzi. Tu ma Magnara i Sweepstake. Spicy. Ma też całkiem ładne... Resisty, jeżeli zignoruje mi istnienie efektów statusowych. Czyli ma okropne resisty? Kiedy masz level 24? Czy trzeci? Na pewno nie mam 28. To mogę zagwarantować. Nazywam się Gulimburst i może wyglądam jak wieprz, ale mogę przejść każdego konia. Pamiętaj, żeby nie oceniać po pozorach. Oczywiście. Nie wygląda na specjalnie szybkiego, ale... nie należy oceniać po pozorach. Czy mam jeszcze jakiś kart dużo? Temperanceów mi brakuje. Innych kart mam relatywnie niewiele. Mógłbym w sumie zrobić take on jednej persony, I guess. Tylko nie wiem której. Warcry. Czekaj, jeszcze raz. Zrobił Warcry, Almighty Fury Element, to raczej nie. To Shakta mogę chyba zamienić, mi się wydaje. Szak, zaś wracaj do sto. Hold up. Czy ja mogę po prostu tak zamienić? Tak, mogę tak zamienić. Okej, okay, dobra. Już prawie waliłem personę kompletnie do śmierci. Okej, jeżeli dobrze rozumiem, w dwójce nie możemy fuzjować person, tylko musimy je przywoływać z kar. Znaki zapytania? Tak to wygląda. Nie wiem, jakoś mechanika fuzjowania mi się naturalnie kojarzy z SMTS personalnie, więc jej brak wydaje się strasznie dziwny. Gratuluję, Biki. To co mówicie, do parku trzeba lecieć teraz. Nie to... Nie to... Jezu. Waobie, debilu. Kolego, powiedzieli ci, gdzie jest ten cholerny... Concert Hall, a ty nie mogłeś tam pójść, tylko musiałeś się zastanawiać. Czytanie ze zrozumieniem? Couldn't be me. Czy to tak też jest miejsce z demonami? Dobra, jak już powiem. Chyba mi się odrobinę znudziło. Zbijanie każdego możliwego kwadraciku. Czy to jest znowu Kokasis? Czy mi się wydaje? Nie, to jest Fialet. Z
Fielerami chyba też już walczyliśmy, daj? Ja... Mogę go praktycznie każdą możliwą magią potraktować i będzie git. Biorąc spell... I w sumie mogę to powtarzać. Nie jest to trudne. Tak myślałem. Zastanawiałem się, czy to tak będzie dziać i naiwnie liczyłem, że może jednak nie. Ale nie, to radzą. O Boże, mam obrócą kamerę. Moja największa słabość, kiedy kamera jest obrócona. Liza poszła z miozami. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Przypomnij mi proszę, czy ja cię znam. Ty jesteś Kiyohime i cię znam. Jesteś odporny na ogień, przez co nie powinienem na papierze używać autowalki. Ale to nie potrzebuje nie przed używaniem autowalki. Przynajmniej dopóki minotaury żyją. To mogę po prostu blazing burstować minotaury. A teraz muszę wyłączyć autowalkę, bo skończyła się zabawa. Jezu. W tych walkach jedynym problemem tak naprawdę póki co jest to, że animacja jest twardu. O no no no, skrzynka. Dobra, tu na pewno wchodzą te spele. Tutaj nie ma co dyskutować. Oj, to nawet zrobię to jeszcze inaczej. Media, bo to HP mi się potraciło. To jest też ten moment, kiedy się zastanawiam, czy nie bardziej opłaca mi się zostawiać czyste Meraki zamiast tego, zamiast wyrząc spela. Przez to, ile jest przeciwników. I wydaje mi się, że jest to play, co robię. Rodzeństwo Kurosaki. I mean, jest dużo japońskich imion, które jest po owocach. Albo po wszelkiego rodzaju kwiatach. Więc nie powiedziałbym, żeby miało to być jakiekolwiek wielkie zdziwienie. Tu jest krzynka z antidotami. To nic nie ma. Byliście odporni na ogień, prawda? Nie, podatni. Łatwo. I czy go to wiedziałem, że to skarbka... Jak mi powiesz, jak się drugi nazywał, bo nie kojarzę z głowy, to ci powiem, czy skojarzę. To nie wygląda jak autowalczenie z ogniem. Więc chyba będzie autowalczenie z atakami. Nawet jeżeli chwilę to potrwa. Możemy iść tędy. To jest skrzynka, oczywiście, że to jest skrzynka. Znaczy, nazwanie śmietnika skrzynką to lekkie nadużycie, ale wiecie o co chodzi. Czyli zostanie nawet na autowalki, bo na szybko schodzą. Kontener tak zwany. Nazywanie tego kontenera też jest lekko zabawne. Dużo was, ale się nie boję. Jedyne czego się naprawdę boję, to że w pewnym momencie trafię na bossa i będzie takie... Wait a minute. Nie jestem na was gotowy. Czy to coś jest? Nie. Ten go się zabije po prostu. I przez się zabije nie miałem na myśli, że ja siebie zabiję. Już idę naprawiać błędy popełnione.
Tu nic nie ma. Poza enkanterami. Nie, na pewno nie samo mi tutaj dużne żony się pozabijał, prawda? Clueless. To nic nie ma, czyli mogę zjadać dalej. Nie, serio, jeżeli miałbym każdą lokację w personie zjadać kwadracik po kwadraciku, to by mi godzin nie starczyło. No, jack prosty. Chciałem powiedzieć, że nie powinny być jakieś pytania silne, ale widzę jednocześnie, że trochę mi dodawały. Vykard. To to Liga Legend? Przydają mi waj. Ich oskurwysyny. Oby nie. Poziom. 264 many, co ja z tym zrobię? Nie wiem, na pewno chcę zobaczyć, czy tu czegoś nie będę. Come on. Why are you like this? Gro, dlaczego taka jesteś? Czy przy poziomie się regeneruje? Jeżeli tak, to nawet nie możesz się leczyć. Yep. Łatwo. Czemu są kolorowe te... Czym są te kolorowe podłogi w kwiatę? Mam nadzieję, że to nie jest jakaś losowo czelmująca albo trująca podłoga. Bo powiedzieć, że będę niepocieszony, to jak nic nie powiedzieć. Co? Ikichi potrzebuje, że? Nie znam. Czemu mogę gadać do kwiata? Pomocy? Słyszę głosy w mojej głowie? Czy to już ten moment? To będzie jakaś zagadka środowiskowa, prawda? Spodziewam się, że to może być jakaś zagadka środowiskowa. A, czyli to czuję. Dobrze myślałem, że to będzie mnie czuło. Skurwysyństwo. Wyobraźcie sobie właśnie, że mam jedną personę w posmoothie. I że siedziałaby ona akurat w tym momencie, tak zupełnie przypadkiem na tej na lisie. I nie mógłbym jej zmienić i musiałbym biegać spojrzany przez cały czas. Czy wiecie, że Sarp mnie to nie dziwiło? Ta lokacja jest jedną z większych, które widziałem dzisiaj. Nie ma raczej 5 pięter, ale wciąż jest duża. Boję się zapytać i pewnie będę chciał sobie zaraz zobaczyć na klipie. Czy tam poszło jakieś losowe Hama czy inne Mudo? Bo to jedyne, co mi przychodzi do głowy, co mogło mnie aż tak skrzywdzić. Myk, bierz, taki kwadraciki. O, no, no, czym ty jesteś? A. Many mi zdejmuje, okej. Na was nie mogłem używać za bardzo ataków fizycznych, chyba co? Teoretycznie mieczy. O, oh well. Na papierze mam rzeczy mogące używać miecze. Czy mam coś, co zdejmuje ten posesa? Bo wydawało mi się, że coś fuzjowałem. Sleep Illusion to nie. Ty na pewno nie. Kotoludi, dokładnie. Zapraszam. Mam śmirka, weź. Nie. To nie jest śmirk, którego chcę, okej? Okay? Są to śmirki, których unikam jak mogę.
Okej, rozumiem. Okej, mogę tam jeszcze iść. Właśnie nie byłem pewien, czy gdzieś miałem przejść, nie? Że akurat mi o to. A co jeżeli oni doskonale o tym wiedzieli? I to było w 100% zamierzone? I ended thus, Haji. To ktoś jest? Hello? Kwiat mojej osobowości mogą być miłe, dumne, a czasem nawet ciche, takie jak ten. Wszystkie są ciche? Nie, gdzie tam? Słuchaj się bardzo uważnie. Słuchuję się bardzo uważnie. Bardzo, bardzo, bardzo uważnie. Troszkę o mnie. Chłop, nie oszukuję. Walter to był śmieszek. 6-1. Przyjmiem, że co osoba grająca w Admoskola to zupełnie inna opinia na temat ludzi w tej grze. O, broń. Czy jest ona lepsza niż to są obecnie? Jest to bańka, jest lepsza niż tak naprawdę obecnie. Niedużo, ale lepsza. Tu nie przejdę, prawda? Nope. Czyli wracamy tu i musimy w tam iść na B. Mam nadzieję. Witaj, turysto. Jest. O Boże, one chcą gadać. Czym się różnimy? Wszystkim. Przepraszam. Czego się boisz, mojej starej? Przykro mi. Podróbmy impresję. A kto lepszy? Żaden. XDD. Wybrałem chyba możliwie każdą odpowiedź. I za każdym razem było, że on się na mnie wkurza. Przypomnij mi proszę jedną rzecz. Ty jesteś odporny na wszystko co fizyczne? Tak. Goddammit, nie mogę autosa zarzucić aż takiego łatwego. No i nie żeby normalna walka wymagała jakoś bardzo dużo ładu, ale... Auto walki idą szybciej po prostu. To nie jest to co chciałem zrobić. To jest to co chciałem zrobić. Od razu lepiej. W ogóle nie, tak ludzie ostatnio zaczęli trochę rozmawiać o jakiejś tam swojej topce gier, które grałem, które przyszedłem w tym roku. Ja bardzo poważnie się musiałem zastanowić, jakie gry z tego roku w ogóle ogrywałem. Bo nie było tego aż tak dużo, mimo wszystko. I cały czas mam wrażenie, że o czymś oczywistym zapominam i to jest najgorsze. Że był jakiś taki tytuł z tego roku, w który grałem i którego kompletnie nie pamiętam. Sójka Gaming wtedy. Bo tak z automatu im przychodzi głównie Octopath, Fire Emblem Engage, Sea of Stars, Starfield, Sojka Game, Armored Core. I nie wiem, czy coś jeszcze bym znalazł, co rzeczywiście grałem jako tako, tak? Możliwe, że o czymś oczywistym zapominam. Chesed Beats, nie wiem, musiałbym zerknąć. Mary Wonder. Oho.
A potem przychodzą pani Sonika i o, znowu ten chujowy Mario, o, to był na ten Encounter, znaczy to był Chess Encounter. Właśnie nie random. Czym wy jesteście? Kabanda. Kabanowski? Też na Kabanowski. Wsadzimy sobie po kolei każdy żywiołek jest. Zio. Malakwa. No ja szczerze mówiąc, jeżeli mam liczyć gry, w których spędziłem najwięcej czasu w tym roku, to podejrzewam, że będą to CS-y. Wszystkie jak leci. Chyba nie zadziałało, ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. O, zostali używane, nice. Aqua nie działa, zrozumiałe. Ale to znaczy, że RG działa. To jest jedyne, co musiałem wiedzieć. Może buffu wejdzie. Wątpię, ale spalić nie zaszkodzi. Marachi. No, jebnie go z tej flaszem. No, u mnie pewnie z tych tytułów, które nie grałem wcześniej, a które ograłem po prostu w tym roku, gdzieś tam w miarę wysoko, mimo wszystko byłaby automata. Bo zdecydowanie większe automaty ogrywałem już w tym roku. Nowy Fusion Spell? Flame Cortex. Ale to było silne. Nice. O, Ikonoklas wszędzie ostatnio słyszę i nie, generalnie bardzo intensywnie się zachęca, żebym ja ograł. Jakby oglądałem takie krótkie gameplayowe jakieś filmiki. Nie widziałem nic, co by mnie zachęciło. Musiałbym pewnie jakieś demo przynajmniej ograć, żeby móc się przekonać. Myślałem, że mogę sobie wody nalać. Smutek. Dajcie mi wody sobie nalać, bez. Ghostik. Nie grałem w Ghostika w tym roku, więc u mnie to z automatu odpada. A jednocześnie staram się zazwyczaj nie traktować gier, które wyszły dawno temu, a na przykład miały premierę na zachodzie albo jakąś edycję w tym roku. To staram się ich nie traktować jako gry z tego roku. Jeszcze zależy oczywiście, wiadomo, od skali tej edycji, tak? Powiedzmy, jeżeli byłaby to gra pokroju Finala 7 remake'a, to wiadomo, że jest to na tyle inny, różny tytuł, że można tu mówić mimo wszystko o tym. Można tu mówić o tym, że gra jest na to tegoroczna. Daj mi pogadać z kwiatkiem. Kwiatek też nie chce z tym gadać. Smutek. Kwiatki nie chcę ze mną gadać. Tu jest przejście i przypadkiem wszedł. A, to jest po prostu pokojeczący. Stać mnie, wiesz? Ale chyba źle nie chcę płacić Elmao. Szanujmy się. A, raz ja, jak mogłem zapomnieć, jest jeszcze najlepsza gra, która wyszła w tym Oculus of the Fallen 2023. To jest tylne wejście jakieś i chyba jest to jedyne miejsce, gdzie mogę iść obecnie. Co ja jeszcze grałem w ogóle w tym roku? Nawet nie, że przyszedłem, tylko grałem. Czy ja ZX Advent przychodziłem w tym roku, czy w zeszłym? Nie pamiętam, Jezu. Mieszały mi się te dwa lata bardzo paskudnie. Bardzo długo chciałem powiedzieć, że moją grą 2023 roku byłby Elden Ring.
I to było takie, wait a minute. Hold up. To chyba to nie wejście. Jak mam się dostać do środka? Nawet jeżeli ich okłamiemy i powiemy, że przyszliśmy przeprowadzić wywiad, to dowiedzą się, kiedy zorientują się, że nie jesteśmy umówieni. Ej, ekipo, jest tam parę osób, które wyglądają jak ludzie dorabiając sobie. Ja zdaje się obijać się trochę przy robocie. Znaczy obijać, może akurat nie ma nic do roboty i stoją na przerwie. Tak to wygląda, ale jeżeli to ludzie na śmieciówkach, to mogą mieć oznaki pracownicze. Może je odkupimy. Powiemy im, że nie byliśmy w stanie dostać się biletów na koncerty. Nawet jeżeli będą próbowali nas oskubać, to łatwiej jest po prostu wcisnąć im hajs w rękę, aniżeli robić awanturę. O, ja trochę. Nie, jak się ten tytuł nazywał? Jakiś taki MMORPG. Boże. Macho Man Randy Savage i w ogóle. A te nie przypomnę sobie. Za cholerę sobie nie przypomnę teraz. Na pewno nie Genshin, what the fuck? Nie. To nie były te. To nie były żadne gacze. To nie były gacze. To nie było żadne hojo gry. Jezus, co to mogło być? Może jak sobie przypomnę to ten. Albo jak ktoś by na czacie skojarzył. To może, ale tak nie. Tak, masz rację. Powiem panu Yuki. To co ja, w czyń honorę. A czemu zawsze ja? Dlaczego zawsze ja muszę robić najgorszą robotę? Hejka, chcesz odprzedać swoje znaki? Ej, tylko to ludzie pracujący mają wstęp. Wiem, że to irytujące, ale musimy robić naszą robotę. Chcecie przenieść naszą robotę? Chcieliście zobaczyć spektakl, ale nie dostaliście biletów? Strasznie mi się to nie podoba. Mielibyśmy przeklepane, jakby się dowiedzieli, ale średnio mi się chce tu być. Wiesz co? Weźcie nasze oznaki za 10 tysięcy jenów. Biorąc pod uwagę nasze ryzyko, to chyba nie jest za dużo, co? Jasne. Okej. Proszę nasze oznaki. Tylko pamiętajcie, róbcie robotę. Czemu na was? Ale to było proste. Znaczy, z jednej strony proste, z drugiej strony 10 tysięcy jenów to jednak trochę kasy. Na nasze ile to by było? 350 zł? Najgorsze jest to, że jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to mniej niż przeciętny jeden bilet u konika. Wielka gwiazda zmuszona do padania jak pół. Chciałem wejść na scenę z domu, ale mówi się, że ważne jest zacząć od małych kroków. Tytuł. Jesteśmy gotowi? Jak wejdziemy, to pewnie nie będziemy mogli wyjść, dopóki nie odratujemy lity. O Boże, jak duża może być ta scena? To tylko zwykła scena, nie może być to duży dungeon, prawda? Ależ oni są nieodpowiedzialni. Nie powinni nigdy pasować. Wiem, że my ich nakłonęliśmy i w ogóle. No i nie jest to prawda. Chyba na Masking Saga 2 przyszedłem. Znalazłem się tą topce po Mojangu, a to jest znak towarowy. Z kwestii czytania to, że mówiłem bardzo mało, jeśli chodzi o deep mechaniki graczom. O, tak jest najlepiej. Graczu sam się domyśl. Pamiętacie, jak mówiłem, że to nie może być duża okazja?
Tak, ja chyba chcę im powiedzieć, że się myliłem. Tak, ja chcę im bardzo mocno wytłumaczyć, że się mylę. Chciałbym też zapytać, dlaczego ta gra taka jest. Do przybrani możemy wchodzić. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało. A no, o co mu chodzi? Fajnie, cieszę się, że jest trochę sławny, ale nie musi być się takim chujem. Chodzi mi o tego społeczeństwa wszystkiego. Do dziewczyn się bardzo zaleca i w ogóle, ale każdy facet jest dla niego bezwartościowy. Kiedyś też zaczynał. Wiem, że... przechwalał się swoją przeszłością w klubach nocnych. Rany. To nie brzmi jak dobra osoba. A w sumie tak się zastanawiam. Biorąc pod uwagę, że to cały dungeon, to chyba sobie po prostu tutaj zapiszę i skończę na dzisiaj. Co ja zrobię? Nie wytrzymam. Dlaczego taka jest? Dlaczego ta gra taka jest? Znaczy, trochę rozumiem. Trochę rozumiem, dlaczego. O, God bless, granie na emulatorze, I swear. Nie, ale serio, dlaczego... Nie... Okej, okay, inaczej. Rozumiem, dlaczego... tak, ja tak robi, bo jak sami powiedzieli, to nie będziemy mogli stąd wyjść. Ale mam parę slotów przecież! To możemy sobie zapisać na drugim slocie wejściego i to nas nie udupi. Dajcie mi po prostu normalnie zapisać grę, demet. Wyobraźcie sobie, że gracie na konsoli. Siłą rzecz persony były też na konsolach przenośnych, to jest wersja PSP. Kończy się wam bateria. No, nie lepszecie sobie. Bo akurat tutaj stwierdziliśmy, że nie. Anyway, na dzisiaj to było na tyle. Dla tych, którzy wcześniej nie byli, przypominam, że w tym tygodniu moich filmów nie będzie. W sensie od poniedziałku do piątku. Bo jestem na drugiej zmianie. W sobotę powinna być normalnie persona. A na dzisiaj to było to. Dziękuję za przybycie i trzymajcie po. Cześć.